gry, bo są groźni w ofensywie piłkarze Aktobe. Oni też odpadli z Ligi Mistrzów, no ale po normalnej, po sportowej walce remis 2-2 tyli. No a co ciekawe, tego najskuteczniejszego zawodnika Białorusina, Igora Zenkowicza, na boisku nie ma. Jest na ławce rezerwowych. Reakcja sędziego, asystenta, zdaje się, że zaczną futbolu. Tak dzisiaj każdy z legionistów, oprócz zadań ofensywnych, musi mieć też we krwi niejako te zadania i obowiązki obronne. I też taki fragment teraz przed chwilą, gdzie widzieliśmy wyjść. Ta trzecia minuta, Tomasz Brzyski ustawił piłkę. Jest tam kilku rosłych graczy w polu karnym. Aktobe, Brzyski dośrodkowuje, ale przerywa grę. Pan Siergiej Karasie faulowany. Jedna piłka do Mirosława Radowicza nie doszła. Tomasz Brzyski znów dośrodkowuje w pole karne i znów wybijają gracze Aktobe. Ale coraz więcej zamieszania. Łupem albo do Sejuniora, albo Kuby Rzeźniczaka. Do Sejuniora, do Brzyskiego, jest obok niego Andrzej Duda. W polu karnym Mirosław Radowicz. On stara się cały czas absorbować środkowych obrońców. No, swoją drogą ciekawe, czy to jest kontuzja, czy to jest efekt po prostu takiej, a nie innej decyzji być może sędziów. Michał Kucharczyk. Trewicz już blisko pola karnego. Nie ma jeszcze w polu karnym żadnego gracza. Legii dośrodkowywał Radowicz. Szkoda, że nie włączył się teraz do akcji Łukasz Broś, bo tak jakby Rado czekał na to, żeby ktoś... Że Legia swoją dojrzałość, taką piłkarską wyższość potwierdzi także strzeleniem gola, bądź kilku goli, no mielibyśmy wielką ochotę. Świetnie rozumie się z Radowiczem, czuje doskonale grę, jest takim nowoczesnym, można powiedzieć, zawodnikiem, umiejącym znaleźć się, no zwłaszcza w tych sytuacjach Kucharczyk. Tak jest, za łatwo tutaj na połowie przeciwnika w takich łatwych, mamy za dużo takich prostych strat, które powodują to, że Kazachowie potrafią dwoma, trzema podaniami też zaatakować. Stworzyć zagrożenie pod bramką Kucjaka, że może w tym meczu strzelić gola. Nie ma także na razie takiej ofensywnej odpowiedzi piłkarzy z Warszawy, bo ta była na Legii. Ale teraz dobra asekuracja Tomka Brzyskiego. Dosa Junior popełnił błąd, nie trafił w piłkę, ale tuż za nim był lewoobrońca. No i teraz dobra, składna akcja Legii Warszawa. Szkoda tylko, że jej finał niezbyt udany. Jeszcze walczący o piłkę Andrzej Picelli w narożniku boiska. Nie wychodzi do piłki Kucjak. Nie było tam żadnego gracza Legii, niebezpiecznie. Bezpiecznie, żaden nie potrafi teraz wybić piłki. Znów wprost pod nogi Danilen. Potwierdzenie żółtej kartki dla Valerio Koropkina. I teraz Legia, no może to jest ta akcja, która dałaby już spora. Niebezpiecznie w naszym polu karnym. Andrzej Duda wyjaśnia sytuację. Z przodu jest Radowicz, ale ta piłka do niego nie dochodzi. Dość dobrze pilnowany i przez Mudarowa. Brdoliak. Dobry powrót Wrdoliaka i teraz Radowicz. Twarda walka Radowicza, ale wygrana przez Arsumaniana. Akcja, której powtórkę oglądaliśmy, to jest potwierdzenie takiego chaotycznego stylu prezentowanego przez Aktobę. Teraz świetnie powalczył Radowicz, okazja na dośrodkowanie. Jeszcze Radowicz od bramki zacznie zespół Aktobę. Ławki rezerwowych nie nadaje się do gry, więc tu na pewno można by było znaleźć jakiś wariant, ale Legia atakuje, szansa legionistów, szkoda. Niedokładne dośrodkowanie i znów muszą teraz szybko wracać.